Na 32. sesji zwyczajnej spotkali się radni miasta Chełm. Radni zapoznali się z informacjami na temat przygotowania miasta do tegorocznego sezonu letniego oraz cząstkowym planem zagospodarowania przestrzennego. I uważam, że absolutorium, nad którym za chwilę będziemy głosować, absolutnie się Panu za taką właśnie postawę należy. Jeżeli nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla burmistrza Chełma, projekt uchwały nr 9. 3 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Chełma. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Rada Miasta Chełma uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się absolutorium burmistrzowi Chełma z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. Paragraf 2, punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Moim zdaniem do najważniejszej części dzisiejszej sesji, mianowicie głosowanie nad udzieleniem absolutorium panu burmistrzowi. Bardzo proszę, pani radna Borowiec. Za. Pan radny Chroń jeszcze do nas nie wrócił. Pani radna Janiak. Za. Pani radna Jarosz. Za. Pani radna Konarska. Za. I kolegów oraz własnym serdecznie panu pogratuluję jednogłośnego uzyskania absolutorium. Proszę przyjąć tę skromną wiązankę kwiatów i chcę jeszcze powiedzieć, że jest dzień dzisiejszy również znakomitą okazją, aby podziękować Panu za to, że choć niejednokrotnie tam, gdzie wypracowujemy stanowisko na Radę Miasta, mianowicie na komisjach, niejednokrotnie się mniej lub bardziej różnimy, to jednak zawsze dochodzimy do rozsądnego kompromisu, który jest dla nas wszystkich, skutkuje dla nas wszystkich dobrymi owocami. Serdecznie Panu gratulujemy i wszystkiego najlepszego. Kontrolę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie. Na wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie zaplanowano w budżecie kwotę 271 800 zł. Natomiast na koniec 2008 roku wydano kwotę 238 651 59 groszy, co stanowi 88% planu oraz 1,74% ogółu wykonanych wydatków. Na wydatki bieżące wydano kwotę 139 185 19 groszy, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 99 466 zł 40 groszy. Głosowania. Pani radna Borowiec. Za. Pan radny Chroń chwilowo musiał nas opuścić. Pan radny Drewnik nieobecny, ale usprawiedliwiony. Pani radna Janiak. Za. W głosowaniu brało udział 11 radnych. Wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta Chełma przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawy.